wrażenia są fantastyczne. Uważam, mam swoje trzy typy. Myślę, że ci młodzi ludzie będą robili karierę, ale to, co mnie najbardziej cieszy, to opinie ludzi, którzy z Poznaniem wcześniej nie byli związani, a teraz dzięki szkole, ale myślę też dzięki browarowi, przyjeżdżają do Poznania i mówią, że Poznań stał się stolicą mody i że ma tyle energii dobrej i tyle fantastycznych pomysłów, że mnie jako poznaniankę to cieszy najbardziej. To jest wielki dzień dla nich, dla szkoły, dla inicjatora tej szkoły, dla Wojtka Dziedzica, mojego wieloletniego przyjaciela, który prowadził tych młodych ludzi przez 4 lata, uczył ich nie bać się, eksperymentować i to było dzisiaj widać właśnie. Ja mówię, że to było po prostu tak mocne, aż mi teraz ciarki przechodzą, że to było po prostu postawione już na ostrzu noża to wszystko. Naprawdę bardzo mocne popołudnie, bardzo mocny show. Znaczy, tego samego zdania jest wasz wspaniały gość, pani trendseterka z Holandii, powiedziała, że bardzo, bardzo dobry pokaz. Także no, jestem pod wrażeniem. Na pewno jest to coś, o czym będę myśleć. A tu o to chodzi. Trzeba mieć wiedzę na temat świata. Trzeba mieć tą szeroko właśnie pojętą wiedzę humanistyczną. Zresztą nie tylko humanistyczną, techniczną również. Także jak najbardziej. To jest warunek konieczny, niezbędny do tego, żeby robić coś wartościowego. Coś, co się... No co właśnie opisuje nasze czasy, ale też coś, co w rezultacie będzie pożyteczne, czy jest pożyteczne. Bardzo, ale to bardzo, bardzo pouczające i inspirujące. No to zobaczyć właśnie, jak młodzi interpretują świat.